Dranie to naprawdę bardzo delikatne określenie. Mam nadzieję, że będziecie siedzieć. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie pana ministra Błaszczaka, bo pan minister Błaszczak stworzył sobie takie zaplecze osób absolutnie jemu przychylnych, w tym i ludzi w mundurach, którzy podpisywali pewne dokumenty. Proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, natomiast chyba w budowaniu tej silnej armii nie pomogły na razie kontrakty podpisane na koreańskie samoloty szkolno-bojowe. Już pan pewnie wie, do czego zmierzam. Okazało się, że przez kilka miesięcy one były uziemione, no i że jest to efekt błędów i zaniedbań wynikających z kontraktu podpisanego przez byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Pamiętamy, to było we wrześniu 2022 roku w Mińsku Mazowieckim z wielką pompą w towarzystwie prezydenta Dudy. Wydano 3 miliardy złotych, no ale okazało się, że strona polska w tym pośpiechu zapomniała o zamówieniu chociażby symulatora do katapultowania się pilotów. Po prostu nie dysponujemy uzbrojeniem do tych maszyn, one nie mogą latać. Ja może nie dosłownie, ale chciałbym przypomnieć słowa pana Błaszczaka, który mówił, że to było mistrzostwo świata, że w ciągu 6 miesięcy podpisał 3 kontrakty na czołgi K2, armatochałubice K9 i no już słynne FA-50 koreańskie. Chcę powiedzieć krótko, nikt nie jest w stanie w ciągu 6 miesięcy podpisać normalnie 3 kontraktów, nawet jednego kontraktu. Nikt na świecie w takich wymiarach czasowych nie funkcjonuje. To tylko funkcjonował pan Błaszczak. Chcę przypomnieć też pani redaktor, że jakiekolwiek próby, krótko mówiąc, wskazywania, że są pewne niedoskonałości i tego samolotu, i tego, co zostało nam zaoferowane, spotykało się z tym, że osoby, które odnosiły się do tego, były nazywane, a nawet były używane inwektywy w stosunku do tych osób. I ja też jestem taką osobą. Nie jest to dla mnie powodem do dumy, ale to tylko wskazuje, że pan Błaszczak ówcześnie posuwał się naprawdę do takich komentarzy co najmniej nieprzystających politykowi. Ja jestem przekonany, że nie zabraknie konsekwencji obecnemu ministrowi obrony narodowej, aby po prostu wskazać, jak naprawdę wyglądają kwestie tych umów, które dzisiaj znamy jeszcze pod nazwą umowy ramowe, a które dotyczą nie tylko tych samolotów, ale również i czołgów K2, ich ochrony balistycznej, ich wyposażenia, czy armatochaubic K9, które są dużo gorsze od naszych krabów. Także osiągnięcia, w cudzysłowie, pana Błaszczaka w tym okresie minionym, myślę, że znajdą finał i zostaną ostatecznie rozliczone. Co najmniej wskazując, jakie zostały błędy, a jeżeli tam są niedopatrzenia albo błędy o charakterze nadającym się do rozpatrzenia przez prokuraturę, to tak się powinno stać. No właśnie, bo tutaj z informacji Onetu wynika, że po 3-miesięcznej przerwie, w połowie marca dopiero te samoloty znowu mogły wznieść się w powietrze. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że dowódca generalny nie wstrzymał formalnie lotów na tym etapie samolotów, jednak strona koreańska potrzebowała czasu na dostarczenie dodatkowej dokumentacji. To już jest oczywiście komunikat MON-u pod obecnym kierownictwem, ale czy pana zdaniem rzeczywiście, no biorąc pod uwagę szereg wątpliwości dotyczących rozmaitych kontraktów, to są sytuacje, które mogą doprowadzić nie tylko do politycznej, ale także innej, nie wiem, być może karnej, urzędniczej odpowiedzialności Mariusza Błaszczaka jako byłego szefa MON, za którego czasów to wszystko się działo? Ja nie mam wiedzy takiej, którą mógłbym w tej chwili, że tak powiem, przedstawić na podstawie czytanych dokumentów. Natomiast jestem zapoznany z kilkoma ocenami Najwyższej Izby Kontroli i one są podstawą do tego, aby wskazywać, że finał tych postępowań może być taki, o który pani pyta. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Pani redaktor, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pana ministra Błaszczaka, bo pan minister Błaszczak stworzył sobie takie zaplecze osób absolutnie jemu przychylnych, w tym i ludzi w mundurach, którzy podpisywali pewne dokumenty, którzy tak jak na przykład no, defilada, która się odbyła w ubiegłym roku 15 października, taka mocno eksponowana, była tak naprawdę dla mnie kompromitacją tak naprawdę potencjału, jaki jest w siłach zbrojnych, bo nawet wtedy te FA-50, które
szybowały nad stolicą, nie były pilotowane przez Polaków, tylko przez Koreańczyków. Więc ta chęć pokazania się za wszelką cenę, bez uwzględnienia tego, co jest tak naprawdę potencjałem i co posiada potencjał militarny, było główną domeną, którą obserwowaliśmy przez minione miesiące. I za to naprawdę, naprawdę trzeba wyciągnąć konsekwencje, a ludzie odpowiedzialni za powyższe powinni ponieść oczywiście również konsekwencje takiego działania. Ja tylko jeszcze przypomnę raz, że ten kontrakt zawarty z Koreańczykami był wart 3 miliardy dolarów. Panie generale, a propos ciemnych chmur nad Mariuszem Błaszczakiem, to jeszcze jedną rzecz muszę pana spytać, bo podobno Służba Kontrwywiadu Wojskowego do 26 kwietnia ma wysłać wniosek w sprawie ujawnienia w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku przez Mariusza Błaszczaka fragmentu planu użycia sił zbrojnych Warta. Doniesienie do prokuratury ma już być przygotowywane. No, pamiętamy doskonale, że poprzez ujawnienie tych planów Błaszczak miał przekonywać, że, cytuję, rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Czy pana zdaniem tutaj zostało popełnione przestępstwo? Bo to już chyba można ocenić. To jest przestępstwo, pani redaktor, to jest skandal. Brak jest słów, które byłyby adekwatne, żeby opisać postępowanie pana Błaszczaka. Może to będzie nieeleganckie z mojej strony, ale ja nagrałem taki krótki filmik w trakcie kampanii wyborczej, gdzie odniosłem się komentarzem do tego, co zrobił pan Błaszczak. To jest sytuacja absolutnie niespotykana nie tylko u nas w kraju, ale i w świecie, żeby osoba, która odpowiada za bezpieczeństwo, która kieruje resortem obrony narodowej, ujawniała dokumenty, które są niejawnymi, które są powiązane z dokumentami sojuszniczymi. Więc myślę, że to taka też niestety, ale wizytówka nie tylko samego pana Błaszczaka, ale jego formacji politycznej, która gotowa była posunąć się aż tak daleko dla swoich zysków politycznych, a takich nie osiągnęli, tak nawiasem mówiąc, i odtajnili dokumenty, które są najbardziej strzeżoną tajemnicą w każdym kraju. Więc myślę, że ta sytuacja nie podlega najmniejszej dyskusji i jeżeli Służba Kontrwywiadu Wojskowego zakończy postępowanie, to liczę na to, że to będzie również finał jednoznaczny. Pan minister Błaszczak musi za to odpowiedzieć. Mamy ministra Błaszczaka, który no nie jedną konferencję prasową w tym tygodniu zorganizował. Właśnie mówił o tych Niemcach, o tym, że oddajemy pieniądze im i tak dalej. Natomiast mówi to człowiek, który na przykład doprowadził do kontraktów, które teraz przychodzą audyty, na przykład z Koreańczykami, płacił im grube pieniądze. Tylko problem polega na tym, że się w tym tygodniu też okazało, że te kupione samoloty były uziemione, ponieważ zapomniano kupić odpowiednich części, nie zadbano o infrastrukturę i tego typu wpadek poprzedniego kierownictwa MON można by było wymieniać bez liku. A teraz wychodzi pan minister Błaszczak i poucza, w jaki sposób polska zbrojeniówka powinna zarabiać. No, to po co było robić te kontrakty z Koreańczykami, skoro wielu twierdziło, że moglibyśmy ogarnąć tę sprawę wewnątrz naszego kraju wyłącznie? Moglibyśmy. Ja powiem tak. Kupiliśmy koreańskie haubice. Czy są dobre? Tak. Ale czy są lepsze od naszego kraba? Nie. I to mówią specjaliści, wojskowi. Więc minister Błaszczak tutaj, bo to nie jest przekaz dla ludzi, którzy się znają na tym Błaszczaka. To jest przekaz dla wyborców PiSu. Cały czas byli karmieni, jacy to jesteśmy silni, że nawet guzika, tak było zresztą przed wojną, nawet guzika nie oddamy, a już nie mówiąc o jakiejś części naszego terytorium. I oni przez cały czas tą narrację do utwardzenia, dla utwardzenia swojego elektoratu. Tak było przecież, mam nadzieję, że to będzie sprawa w prokuraturze i Błaszczak za to poniesie konsekwencje, za ujawnienie tajemnicy no państwowej. Uprzedził pan kolejny wątek, bo ma być wniosek do prokuratury. No i wiemy, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego w tej sprawie, to tylko państwu przypomnimy, szykuje wniosek do prokuratury. On podobno ma być 26 kwietnia złożony i chodzi o to, że pan minister Błaszczak, będąc jeszcze ministrem, oczywiście w kampanii wyborczej, miał ujawnić fragment planu użycia sił
Sił Zbrojnych Warta. Dokładnie nazywa się to Plan Użycia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Warta 00101. To chyba tak się powinno czytać. Przygotowany przez Sztab Generalny w 2011 roku. I to pamiętają Państwo, że pan Błaszczak ujawnił część tych dokumentów, próbując udowodnić, że Tusk, będąc wtedy premierem, chciał oddać połowę Polski, gdyby ktoś nas napadł. Tak, ujawnił jeden z wariantów, ten najbardziej czarny scenariusz. Zresztą w wojsku tak się planuje, że przyjmujemy najczarniejsze scenariusze. Nie ma improwizacji tutaj. Przyjmujemy czarny scenariusz i do tego dopasowujemy planowanie i działanie, żeby nas nic nie zaskoczyło. I on właśnie to uczynił. Czego dopuścił się Mariusz Błaszczak? Czy to jest tutaj zdrada tajemnicy, znaczy ujawnienie tajemnicy, jakaś zdrada stanu? Da się to nazwać? Pan ma... Oczywiście, to jest zdrada stanu. To jest zdrada... Dopuścił się zdrady stanu? Ujawnienie tajemnicy państwowej, dokumentów ściśle tajnych, jest zdradą. No tutaj trzeba to nazwać po imieniu i mam nadzieję, że taka kwalifikacja będzie prokuratury w przedstawianiu zarzutów. Dość grania tajemnicą państwową, dość grania wojskiem, dość grania takimi nieodpowiedzialnymi hasłami, które były prowadzone w kampanii wyborczej na poczet czego? Ja nie rozumiem tego. Tak, ja zupełnie, ja się dziwię też troszeczkę naszym generałom, dowódcom, bo już ujawnienie tego typu dokumentu powinno skutkować tym, że ktoś powinien walnąć pięścią w stół, powiedzieć dość, dość tego. Natomiast politycy nie są od tego, żeby ujawniać tajemnice. Oni mają, powtarzam to jeszcze raz i to Do skutku trzeba powtarzać, tak. Waszym zadaniem, drodzy politycy, jest danie żołnierzom narzędzi do prowadzenia walki. Żołnierz wie, jak to robić, a wy mu w tym nie przeszkadzajcie. To jeszcze w związku z tymi wszystkimi kontraktami zawartymi, zakupami, panie pułkowniku, ja bym chciała zadać panu jedno zasadnicze pytanie, które się nasuwa po tym, czego się dowiadujemy po kolei w związku z tymi zakupami za ministra Błaszczaka i wcześniej ministra Macierewicza. Jak można kupować sprzęt bez przygotowywania koniecznej infrastruktury dla tego sprzętu? No bo on jest, tylko nie wiadomo, co z nim zrobić, bo on nie ma gdzie stacjonować, nie ma gdzie, jakby, no wiadomo, te wszystkie czynności, które są związane Pani redaktor, z działaniami okołosprzętowymi. Tego nie ma. No tak. Jak? Proszę mi to wytłumaczyć. Ja nie mam na to wytłumaczenia. Pani redaktor, szanowni państwo, każdy sprzęt musi mieć swoją infrastrukturę, tak jak pani słusznie to zauważyła. Mamy w tej chwili, no weźmy na przykład czołgi. Mamy w tej chwili 4 platformy. Mamy Leopardy, mamy, no już są, przecież finalizujemy umowę z Amerykanami na dostawę ponad 200 Abramsów. Mamy swoje czołgi i mamy teraz czołgi koreańskie. Amunicję trzeba do tego wyprodukować albo kupić. Jeżeli kupujemy cokolwiek, no musi być ten offset w postaci takiej, że technologie na przeprowadzanie serwisu, produkcja amunicji, musi być to w naszym kraju. Przecież nie będziemy jeździć do Koreańczyków i kupować tego. A tego nie ma. To samo dzieje się z samolotami. Też mamy przecież MiG-29. One już niedługo odejdą. Ale mamy F-16, mamy teraz koreańskie FA-50. Mamy F-35. Nie ma zakładów naprawczych w Polsce. Tak jak to na przykład oferowali Francuzi przy ewentualnym zakupie śmigłowców. W Bydgoszczy miała być cała baza serwisowa. Dobrze, i tak dalej. To są rzeczy, które nowe kierownictwo ministerstwa będzie w stanie nadrobić w jakimś bliżej określonym czasie? No straciliśmy 8 lat na coś takiego, bo to ma być zrównoważony proces modernizacji sił zbrojnych. Każdy nasz komponent sił zbrojnych, mówię to o wojskach lądowych, marynarce wojennej, lotnictwie i siłach specjalnych, on potrzebuje pieniędzy. Poza tym technologia się zmienia z każdym rokiem. Musimy nadążać za tym wszystkim i jeżeli jakikolwiek rok się zaprzepaści, no to mamy to, co mamy. 578 osób miało być inwigilowanych Pegasusem i informacja, która
tak naprawdę ja, nie, no może nie najbardziej w tym tygodniu, ale potwornie mną wstrząsnęła, szczerze mówiąc. Czyli mam na myśli tę sytuację, w której okazało się, że Pegasusem były inwigilowane dwie żołnierki. Żandarmerii wojskowej. Dlatego ja oczywiście z lekką ironią, ale zapytałam, czy pan przypadkiem nie dostał, bo jeżeli już inwigilowało się za czasów PiSu polskich żołnierzy obecnych, byłych, no przecież generał Skrzypczak wiemy, że był inwigilowany. Teraz dowiadujemy się o dwóch dziewczynach młodych, które całe życie marzyły o służbie w wojsku. W 2017 wreszcie się do niego dostały i zaczęły być molestowane przez swojego przełożonego. Dzielnie poinformowały o tym kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, którym to kierownictwem zarządzał wtedy Antoni Macierewicz. I co zrobił Antoni Macierewicz? Nie oddał sprawy do wyjaśnienia i do prokuratury na przykład, tylko odesłał do przełożonych, na temat których ten donos, powiedzmy, czy ta informacja była. No i skończyło się oczywiście falą, właściwie one mówią, że to wyglądało jak fala w wojsku. Doprowadzono ostatecznie do tego, że zostały z tej żandarmerii wojskowej wyrzucone, trwały rozprawy sądowe. One czuły, że coś jest nie tak, że zbyt wiele ta druga strona wie na temat ich ewentualnych argumentów. Powiedziały wprost, że czują się w jakiś sposób podsłuchiwane przez swoich przeciwników, tak to nazwijmy. Po czym adwokat tej drugiej strony powiedział, to jest tylko pani wrażenie. Po czym jesteśmy 7 lat później, jest rok 2024, okazuje się, że obie panie dostały Pegasusa od żandarmerii wojskowej. Bardzo jestem ciekawa pana opinii w każdym aspekcie tej sytuacji. Mnie trudno wstrząsnąć jakimiś informacjami, a natomiast to rzeczywiście spowodowało, że poczułem się, jest taki stan w życiu każdego z nas, albo samotność, albo bezsilność, taki bezradny, takiego połączenia tych cech. Dokładnie, tutaj gęby pełne frazesów o za mundurem, murem za mundurem i tak dalej. Aż się cisną na słowa takie mocniejsze, żołnierskie, ale przede wszystkim dla przełożonych tych pań. Abyście nigdy nie byli w... nie dostąpili zaszczytu takiego pożegnania, jak... mówię zaszczytu oczywiście w cudzysłowie, jak zrobiliście to z dziewczynami. Jest to draństwo w każdym calu. Nigdy nie przypuszczałem, że oficerowie mogą być takimi draniami. Ale już wracając do Pegasusa. Ktoś na to wydał zgodę, ktoś nad tym miał pieczę. Każdy prokurator, który decydował się, albo ten, który obsługiwał Pegasusa. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z więzienia, że odpowie za to wszystko. To, co zrobiliście z tymi dziewczynami, jest nie do zaakceptowania. To jest bardzo delikatne. No nie wiem, to jest tak... Proszę się nie hamować. Muszę się hamować. No, Po męsku jesteście po prostu... No nie ma słów takich, żeby... Nie ma w słowniku słów takich, żeby nazwać to po imieniu. Dranie to naprawdę bardzo delikatne określenie. Mam nadzieję, że będziecie siedzieć.